Czy Mirosław Hermaszewski to jedyny Polak, jaki był w kosmosie? Tak oraz nie, bo nie chodzi tutaj ściśle o pana Twardowskiego. Jest taki pan o imieniu James Pawelczyk. Sami przyznacie, dość polsko brzmi to nazwisko. Jest to amerykański neurofizjolog oraz astronauta pochodzenia polskiego. Urodził się w Buffalo w kolejnym pokoleniu polskiej emigracji. Kosmos poleciał za pomocą wahadłowca Columbia. To ten od katastrofy w 2003 roku. W charakterze specjalisty ładunku misji STS-90 Neurolab. Podczas swojej wyprawy zajmował się głównie eksperymentami, które dotyczyły wpływu mikrograwitacji na ludzki mózg oraz układ nerwowy. Co ciekawe, w kosmos zabrał flagę Polski, którą potem przekazał w ręce prezydenta podczas swojej wizyty w Polsce. Jeżeli spodobał Ci się materiał, to uruchomię zrzutkę, na której zbieram na utrzymanie projektu, link w komentarzu.